A picie, a szykujecie dla Mikołaja kubek? Macie kubek, macie mleko, ustalone. Ciastka się nie daje, tylko ciasto. Nie, ciastka mu damy. Bo nam zje całe ciasto, moją szarlotkę połknie. Och. I co będziemy jeść w święta, jak Mikołaj zje? O tak, i Matysia mu naszykuje zje. Starczy mu cztery ciasta. Co? Nie, jestem marchewkę. Marchewkę? Dla Rudolfa. A. No i co, taką nieumytą mu dacie, nieobraną? Nie, nie umytą, ale nie ubraną. No dobra, jesteście ready. Jakby się wcześniej przytrafił czy coś, to... O tak, Liluniu. Brawo, naszykowałaś. Super. Mikołaj się ucieszy, jak trafi. Może w nocy przyjdzie, nie wiadomo. On nie zauważy, mama, pewnie. Może w nocy przyjść, nie wiadomo. Ja słyszałam stąd. Nie w sypialni. Ja też słyszałam, Kaja. Słyszałeś coś? Słyszałam. Słyszałaś? Nie. Ja słyszałam. Ja słyszałam. Nie mam sypialni w koju. A może zaraz po ulicy będzie, jak w zeszłym roku jechał na sania? O tutaj słyszałam. W ścianie? A może na dachu? Tata, otwórz piwnicę. No ale nie, no przecież nie w środku, tylko może na dachu. Nie. Ja słyszałem walenie, ewidentnie. Ja nie. No ja teraz słyszę ewidentnie. Ja teraz ewidentnie. Tady! Też tu słyszę. No nie, no ja oglądam ciuchy. Ja słyszałem tam. Ja słyszałam tu! A tu blisko ma. Tu blisko. No nagrywam, bo latają. Dziwne rzeczy się tu dzieją, więc stwierdziłam, że sobie nagram. Dziwne rzeczy. Dlaczego to robicie? Dlaczego tak biegacie? Ja nie wiem, o co chodzi. Bo ja my słyszymy i myślę. Ale co słyszycie, dzieci moje kochane? Ding, no. ding, ding. Ej, Artur, ja to słyszałam, a może ty idź zobacz pod blokiem albo na zewnątrz? Bo wiesz co, ja też to słyszałam. Nie chcę się, jestem zmęczony. No weź, dzióbek, no. Dziubek, no weź idź zobacz, bo my naprawdę słyszeliśmy. Proszę, proszę. Dobra, zostańcie, nie możecie. Nie, czemu? Tata, a jak to prawda, wystarczy, Mikołaj? Że tata, bo może to nie Mikołaj. Nie, może... A jak to Mikołaj? Przygotujcie się, jak to Mikołaj. Macie posprzątane? Bo jak Mikołaj przyjdzie? Nie! Tak! A jak Mikołaj przyjdzie, musicie mieć posprzątane. Biurka. Ale co on będzie? Będzie im sprawdzał biurka? Czekaj, Lila! Ten dźwięk. Dobrze, że tata pójdzie sprawdzić Lileczko, co? To będę Mikołaj! Myślisz? Co to było w ogóle teraz? Ja słyszałam! Ja też! Ja też nie wiem, co to było, tak ding, ding, ding. Ale ja nic nie ruszałam i Lila jest świadkiem. To było tum, turum. Tak jakby tum, turum, tum. Dziwne rzeczy się dzieją. Może... U nas w domu. To jest Mikołaj! Myślicie, że to może być Mikołaj? W lodówce go szukasz? Tata poszedł sprawdzić na dół. Ale to jest w ogóle za wcześnie, bo Mikołaj przychodzi 24, a nie 23. Wiem, ale będzie fajnie. A może przez to, że naszykowałyście te rzeczy tam, on to wyczuł? Renifer wyczuł, bo głodny? Może o to chodziło i dlatego zaczął tu krążyć, bo marchewka leży. Może do was przyjdzie dzień wcześniej, ale by był numer. Ale by był numer! Ale by był numer! Ja kocham Mikołaj! Cii, cicho! Co się stało? Nie, znikła nasza kartka od... babci... Ale tu były gryzelki! A tu było babci Eli. Znikła jedna kartka i się przemieściła, ja się boję. Ja coś słyszałam, ho, ho, ho. Ja też. Ja nie. Ja się boję. Jestem.
Otworzysz, Mati? No, panie Mikołaju, sorry. Dajcie, drogie dzieci. Zobaczcie. Zobaczcie, co to. Mikołaj! Wiedziałem, że to Mikołaj! Wiedziałaś? Mikołajowi, bo Mikołaj z tak daleka przybywa. Dzień dobry, Mikołaju. Cześć. Zimno tam musiało być. Wiecie, gdzie Mikołaj mieszka? Nie. Daleko. Nie wiecie, gdzie Mikołaj mieszka? Na Bie? Biegunie północnym. Biegunie północnym. Bardzo daleka droga. Tam Mikołaj jest zmęczony. Dobrze, że tata pomogła. Tak? Mam dużo. No. Słyszeliście Mikołaja? Mam dużo prezentów dla was. Bardzo ciężki burt. Ale czy one były grzeczne? To dla wszystkich z całego bloku? Nie, to tylko... Zaproście Mikołaja, żeby sobie usiadł. Usiądź sobie. To chyba ta marchewka chyba dla Mikołaja. Marchewka to chyba dla Rudolfa. Mikołaj tylko na ciasteczko żyje. Sobie, Mikołaju. Dziękuję bardzo. O kurde. Powiedzcie, drogie dzieci. Jak tam? Może wy usiądźcie, dziewczyny. Jak dbacie o prezenty? Porozmawiać to. Dbacie o prezenty z zeszłego roku? A co dostałyście na zeszłym roku chyba? Biurka. No. Wyglądają dobrze. Dbacie o mnie. O pokój dbacie. Mhm. Czy jest to super? No, teraz jest czysto, no. A wcześniej nie było. Wiem, że... Ja mam mało mesu. Wiem, że byłyście grzeczne. Bardzo grzeczny cały rok. Tata jest was dumny, mama też. A no pewnie. Bardzo. A jak w szkole? Powiedzcie. W szkole dobrze? Fajnie? Tak, no. A umiecie coś powiedzieć po angielsku? Bo wiem, że... Hello. No one się uczą, Mikołaju, uczą się. Hello, my name is Matilda. Oh, thank you. And you? Ale coś więcej może. Lilo. My name is... Lilo, my name is... I'm still in school. My name is Lila. So let's check if you're on the naughty or nice list. Nice. I think so, my list. Nice. Very nice list, yeah. So, look at... Spójrzcie na ten wielki wór. Te prezenty są dla was, bo cały rok wiem, że byłyście grzeczne. Ale wszystkie dla nich, Mikołaj? Niemożliwe. Niemożliwe. One są dla was, ale także dla innych dobrych dzieci. Tylko obiecajcie mi jedno, że one trafią teraz pod choinkę, a otworzycie je jutro, po czym? Co jutro jest? Po Wigilii. Wigilia. Obiecajcie, że otworzycie po Wigilii, ok? A dzisiaj one trafią pod choinkę. Możemy się tak umówić? Okej. Obiecacie? Tak. Dobrze. Co możesz mi, Matyldo i Lilu, płaszcz pod choinkę? Mikołaj jest bardzo zmęczony. No dobra, to dziewczyny, bierzcie od Mikołaja i układajcie pod choinką, ok? Tak, żeby Mikołajowi pomóc. Ja je opisałem. Aha. Aha. Fiu, ulżyło, co? Po Wigilii zobaczycie, bo... Ja wiem, co tam jest, bo ja czytałem wasze listy. Nie możecie doczekać. Wysłaliście i ja wiem, co chciałyście. O, super. Chyba moje ulubione rzeczy to was. Może, no. Tak. Super. O kurde, to dla Julki będzie, ja już widzę. Ja już wiem, co to jest. Co, Niuniu? Shopkins. Myślisz? Tak, bo te wielkie domy są. Ale takie... też pomóż, żeby nie tylko Matylda pomagała. No ja tam. Tam z tamtej strony, Matysia, no. Pomóż. Na tyle. A w Laponii dużo śniegu, Mikołaju? Bardzo dużo. Ciężko było. Mogę, pomogę ci, córcia, poczekaj. Pomogę ci. A ten ciekawe dla kogo jest napisane? To jest książka. Dla Karolina, Matylda, Liliana. Dla Krasuncia. Karolina. To duże i małe. Proszę, jeszcze to nie koniec. Jeszcze. Teraz Lila, co ty tak tam poruszasz i sprawdzasz? To jest dla chyba. Super, bo ty tam wiesz, płacz swój prezent. O, Boniu! O nie! O Boniu, to też jest ciężkie. Ciężkie? To z tamtej strony z tyłu, Matysia. To też na Matysię? To jest, nie, to jest dla Karoliny chyba, tak.
byłyście bardzo grzeczne, bo wiem, że sprzątałyście pokój. Nie zawsze, to prawda, ale sprzątałyście. Ale ja miałam czystej sobie biurko. A mogę zobaczyć, jak no. to wygląda? A. Ja miałam czystej sobie biurko. No to proszę, Mikołaj. Relacja, jestem bardzo dumny. Mikołaj, z was dumny, że tak ładnie sprzątacie? Jestem bardzo dumny. Pamiętajcie, kochajcie swoich rodziców. Okej. No i piszcie czasami do mnie. To prawda. A kartki dałyście Mikołajowi? Mikołaju, a jak jest z tym? Tak? No. Ja wiem, bo czytałem. Mikołaju, każdy list czytam osobiście. Nic żadnego listu nie przeoczę. No. A dużo napływa. Tak. Szopki list. Lila to nazywa. To od Lili, a to ode mnie. Dziękuję, to dla mnie, tak? A to od Lili, a to ode mnie. A te ciastka dla reniferów to tak, coś? Tak, ciastka. To może ciastki, ja pomogę mi. Jedno, jestem na diecie, więc jedno biorę, ale mój reniferek z chęcią zje marchewkę. Więc też zabieram. I Mikołaj w tym roku się wziął za siebie. I Worek. Tak. Okay. Tak, no bo już z tego biegu na północnego to naprawdę długa droga. Jeszcze masz dużo dzieci, Mikołaj, pewnie. Tak, tak, idę dalej. Idę. Jeszcze wiele dzieci tutaj jest. Nasze. Co, widzimy się za rok? Tak! Podziękujcie Mikołajowi. Dziękuję! I mam nadzieję, że będziecie dalej tak grzeczne, jak jesteście. Dbajcie o prezenty. Okej. Okay. O zeszłoroczne, tegoroczne. No widzę, że biurka... A co miałam powiedzieć, Niuniuś? Co? Że rózgę? Dla kogo? Nie, Matysia była grzeczna. No wiem, ale nie, to był żart. Matysia była grzeczna. Dziękujemy Mikołaju. Po Mikołaju, dziękujemy. Co to tu się wydarzyło, Lila? Co to przed chwilą było? Kto tu był? Naprawdę ktoś tu był. Ja nie mogę w to uwierzyć, dziewczyny. To był Mikołaj. I co? Zostawił... To jest szkło. Ale to odłóż. To jest kubek. Niuniuś, nie grzebcie i nie macajcie prezentu. To jest dla kogo? Dla rodziny. Nie? Dla kogo? Ale nie rusz, Niuniuś, nie wolno jeszcze. Nie wolno. Obiecałyście Mikołajowi, że jutro po Wigilii. Ale ważne, że już są pod choinką. Po Wigilii otwieramy? No, a jak obiecałaś Mikołajowi? Że jutro po Wigilii nie otwieramy. Że jutro wieczorem po Wigilii. Yeah!